Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie. Moim Waszym gościem już po raz trzeci jest Lesław Juszczyszyn. Witaj Leszku. Witaj, witaj. Był witaj. obecnie pastor. Leszek jest bardzo często cytowany przeze mnie w książce Plebania. Bardzo serdecznie Wam polecam. Od 31... Będzie ona już dostępna, można zamówić na MPQ. Będziemy dzisiaj mówić o pewnej takiej dużej części komponentu, pewnego tabu związanego z życiem duchownych, związanych z celibatem oraz z, z ślubami ubóstwa. Długo się zastanawiałem, czy, czy iść w ogóle w, w tym kierunku, ale ja Ciebie się muszę spytać o to jednak, bo byłeś dziś człowiekiem w środku. Ile prawdy, a ile mitu jest w lobby gejowskim w Kościele? Tytułem wstępu. Zanim zebrałem się za zbieranie materiału do tej książki, miałem takie bardzo takie podejście poprawne, bo można bardzo wybrać dziecko z kąpielą i pokrzywdzić mocno gejów. Tak? No Ludzie, którzy mają określoną orientację, po prostu i, i, i tyle. Natomiast nie chcemy tego zrobić, ale rzeczywiście ja mam takie wrażenie w kościele, że tak jest, bo rozmawiałem ostatnio na temat Zakonu Dominikanów z profesorem Bartosiem, który no, wprost mówił o tej sytuacji z, z, z ojcem Ziembą, ona jest znana publicznie, po prostu o, o jakiejś wojnie, o wpływy, o, o młodych mężczyzn, tak. O tym, co tak naprawdę powoduje, że zamiast widzieć ludzi w swojej wspólnocie, no widzisz po prostu kogoś atrakcyjnego, kogo możesz wyrwać. O tym, że te relacje powodują to, że ktoś kogoś lubi, a wiadomo w Kościele pewien system awansów jest arbitralny i holuje go do góry. I z drugiej strony, Kościół jest taką instytucją, mówi się, bardzo homofobiczną, bardzo wierną przekazowi Pawła tak, na temat yy, osób homoseksualnych, które, które nazywa po prostu grzechem. Nie chciałbym wchodzić w doktrynę, ale chciałbym się spytać, no to jak to jest? Nie? No bo yy, gdzieś tutaj po prostu nie ma to sensu. Dla mnie jest bardzo niespójne. Jadąc tutaj... Dobrze może, że zaczynasz od tego pytania, ja bo jadąc zacznę, tak, tak. na te rozmowy, na to spotkanie, mhm. myślałem właśnie o tym, że co za zakłamanie i co za cynizm, mhm. że mówimy tutaj o czystości, o, o małżeństwie mężczyzna-kobieta i jeszcze tak. wchodzimy bardzo Mm -hmm. e, tak e, dokładnie, co jest właściwe, co jest niewłaściwe w relacji damsko-męskiej o seksualności. A tymczasem tutaj nie ma wręcz żadnych żadnych reguł i liczy się właśnie to, co mówisz, czyli kto wygra, kto ma władzę, kto ma pieniądze, kto ma dostęp no władzy, do. Przede władzy przede wszystkim, bo reszta jest pochodną władzy. No w ogóle życiem mm. kręci seks, forsa i władza, a w kościele a. te trzy rzeczy świetnie współgrają. Mhm. W kościele rzymskokatolickim dodam, a. bo mówimy o kościele rzymskokatolickim mhm. i, i, i chciałbym to uściślić, i jeszcze powiedzieć, kościół rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza. Bo jak pojeździłem po świecie, to Kościół Rzymsko-katolicki w Polsce jest naprawdę taką ciekawą wyspą na, na tej mapie. Więc przy, przypomina mi się teraz przypadek mojego kolegi z seminarium, był młodszy ode mnie o rok. Pojechał na pierwszą swoją parafię po święceniach, był, trzeba powiedzieć, przystojny, zawsze opalony, dbał o, o ciało i był wysportowany, fajnie umięśniony. Przyjechał po miesiącu, roztrzęsiony i mówi, ty słuchaj, on mi wszedł do łóżka w noc po moim przyjeździe. Ja mówię, Pierwszy proboszcz. książę tak? proboszcz. I mówi... No i co zrobiłeś? No, no, wywaliłem go, zapchałem go z łóżka i się szybko zamknąłem na, na klucz, mm -hmm. bo, bo nie, za, nie zamknął się w pokoju, jakoś nie spodziewał się. No, e, tak, no, no i bardzo szybko, bardzo szybko został odesłany. Mm -hmm. To było bardzo źle widziane przez przełożonego. Mm -hmm. e, został oskarżony o to, że zmyśla, wymyśla. A to był bardzo e, znany człowiek, bardzo znana postać on był profesorem, mm -hmm. pewnie jeszcze jest prawa. Mm -hmm. Gdzieś tam na uniwersytecie, więc miał, miał dobrą pracę, miał wpływy, miał pozycję. Mm -hmm. No i wybierał sobie chłopców. chłopców. Mm -hmm. Wiem, że drugi potem po nim pojechał. Mm -hmm. On był taki bardzo ugrzeczniony człowiek. No i po roku wyjechał to znaczy dostał samochód od proboszcza dość szybko potem wyjechał na studia do Rzymu wrócił z Rzymu ale w... I była cisza był spokój domyślam się nie oskarżam go ale domyślam się że z tym drugim jakoś poszło łatwiej no a ten mój kolega no, źle skończył, był roz, roztrzęsiony, no rozwalony tak, psychicznie. Ale zwróć uwagę, że mówisz o sytuacjach takich, które się zdarzają na y, parafiach. Ja mnóstwo o nich opisuję. Mam takie wrażenie nawet, że gdzieś jakieś typowanie kleryka, kto, który próbuje go przyjmie, następuje już gdzieś tam no tak. na tym poziomie, kiedy on kończy y, seminarium. Ciężar y, wprost mi o ten temat mówili, kiedy rozmawiałem na ten temat. Ale dziś wszystko to się zaczyna od góry, no bo jak sobie weźmiemy kazus, nie wiem, chociażby księdza Haramzy, przy całym szacunku, no jednak on bardzo wysoko zaszedł w tej całej hierarchii, później obnażał hipokryzję i słusznie tej instytucji, uważam, że bardzo słusznie moim no zdaniem. Tak. Chociaż w jakimś sensie do pewnego momentu był tego beneficjentem, jednak jakoś nie przeszkadzało mu to, że wszyscy. Był no, inni... beneficjentem, szybko no, doszedł do. Bardzo pozycji. wysoko, no tak, kongregacja no tak. nauki wiary, tak. a przedtem jakoś mu to nie przeszkadzało, że ta instytucja jest taka homofobiczna, a nagle coś im niby wpękło. Natomiast jak się popatrzy na Peca, którego doktoratu ponoć, tak mi profesor Polak mówił, wstydził się jego promotor gdzieś tam we Włoszech. On nie miał żadnych walorów, tak, absolutnie. Mówi się, że współpracował ze Sztazji, z wywiadem polskim, ze wszystkimi tymi wywiadami Uw. świata. I on na dworze Pawła VI, e, o którego homoseksualności no, napisano już tony książek, tak, e, zaszedł bardzo daleko. Nie przykazał pa Janowi Pawłowi II. Dopiero kiedy zaczął się dziać Jakieś tam, nie wiem, skandale homoseksualne w Watykanie to został za karę w cudzysłowie wysłany do Łomży. To pokazuje, że trudno wymagać od tych przełożonych, żeby oni się zali takim biednym księdzem, który po prostu jest ofiarą jakiejś napaści na parafii, skoro jest to znormalizowane działanie na samej górze. No tak. chyba na piątym roku studiów teologicznych w Krakowie przeżyłem bardzo ciekawe doświadczenia, mianowicie spotkanie z kardynałem Groerem. Mm -hmm. dlatego, że on, Austriackim tak, predatorem. Przełożony. Tak, przełożony Jan Paweł II wyciągnął tak, gdzieś tam z jakiejś czeluści i zrobił z niego... Przełożony, tak. który był wielkim budowniczym i, i miał mm -hmm. dość duże wpływy, dostęp do pieniędzy i mm -hmm. wrócił, wrócił z Watykanu. Zaprosił właśnie Groera i przedstawiał go jako wielkiego, wybitnego człowieka. I wszyscy z hołdem takim do niego startowali, i pamiętam to wydarzenie jako wielkie święto. Potem dopiero, potem dopiero do mnie dotarło: co to za człowiek? Kim no, on, kim kilka on jest. tysięcy ofiar, mówi się, tak. od czasów seminaryjnych do, do. A został przedstawiony klerykom ze wszystkich seminariów zakonnych. W Krakowie jako autorytet. ktoś, jako mm. autorytet. Tak. Mm -hmm. no tak to jest... że ja myślę, że to stąd się bierze, że, że gdzieś mm. biskup, biskup kieruje w pewnym sensie tą tą szajką całą. Tak samo jak w niektórych zgromadzeniach zakonnych albo w diecezji jest, jest po prostu grupa, jak ja to nazywam, trzymająca władzę, dlatego że oni mają pieniądze, więc mają wpływy, mm -hmm. rozstawiają ludzi no i decydują po prostu. Mm -hmm. I, i, I zauważyłem, że. Się bardzo mocno razem trzymają. Więc ja trafiłem na taką parafię w Tarnowie, gdzie, mm -hmm. gdzie był proboszcz gej. Mm -hmm. bardzo ten, akurat bardzo miły, grzeczny, mm -hmm. sympatyczny człowiek, który potraktował mm -hmm. mnie naprawdę po ludzku. No bo miał kryzys w, że... w pewnym momencie, jakiś taki kapłański u siebie. Z tym, że chorował wtedy na raka i, mm -hmm. i, i był jakoś tak chyba z życiem już pogodzony, żegnał się. Ale pamiętam, że wtedy przyjeżdżali z różnych stron, przyjeżdżali jego dawni mm -hmm. albo obecni. W, w Admiatorzy nie wiem, tacy. Nie wiem jak to mm -hmm. powiedzieć, nazwać. Mm -hmm. I, I tylko tak po cichu niektórzy mówią, a to oni się spotykają tutaj, bo mm -hmm. wiesz, bo oni tam razem. Mm -hmm. I, ale to było takie owiane tajemnicą, mm -hmm. taką sensacją, ale głośno o tym się nie mówiło. Aha, a m, powiedz mi, m, no bo. To też jest takie ciekawe, że o wiele łatwiej właśnie zakamuflować taką relację między mężczyznami w przestrzeni kościoła rzymskokatolickiego niż z kobietą, tak? No bo jak ksiądz no, ma właśnie kobietę gdzieś na boku, no to to po prostu widać, że ona się wokół niego kręci. No tak. Zwłaszcza w tych małych miejscowościach, gdzie wszyscy wszystko widzą. Mhm. Pamiętam sytuację, szkoda mi tego, tego księdza akurat całkiem w mhm. Człowiek był w parafii, mhm. na takiej wiejskiej parafii, no i był bardzo samotny. Mhm. Kupił sobie malucha w końcu jakiegoś. Pojechał pierwszy raz do kolegi na sąsiednią wioskę, no i wrócił, a tu już mówię, a na baby pojechał. Mhm. Jakby problemem, problemem nie było to, że nikt nie myślał o tym, że a może może ma problemy homoseksualne. Mhm. Pewnie, pewnie na tym się mhm. nikt nie zastanawia, tylko. Pierwsza myśl na baby pojechał, on pojechał pogadać z kolegą, bo, mhm. bo, bo był samotny po prostu, nie? Mhm. I, I myślę, że, że przez wieki się chyba to urobiło, że, że widzieć księdza z mężczyzną, z chłopakiem, to jest normalne, no bo to ministrant, jakiś lektor, mhm. ktoś, kto pracuje w kościele, kandydat na księdza, więc to było nie, nie tylko normalny widok, ale mhm. zalecany. Mm -hmm. Więc klerycy w seminarium wychodzili z socjuszem, czyli z kolegą, albo z kimś. Yy, no żeby we, sami nie we mieście, Nie tak. we dwoje, tylko we dwójkę, mm -hmm. bo gdyby pojawił się któryś na, na ulicy z dziewczyną, to pewnie by go wyrzucili z seminarium za, za zgorszenia albo za mm -hmm. niewłaściwe zachowania, ale jak się spotykał z mężczyzną. to... Wiesz, ale ja piszę o tym, bo pojawia się taki model yy, yy, nowy, mam takie wrażenie, nie wiem, jak to było za twoich czasów. Księży, którzy no mają swoich utrzymanków, tak, młodych chłopców, którzy gdzieś tam rzekomo są jakimiś ich dalekimi krewnymi, no potem się okazuje, że tak absolutnie nie jest że, że, że to są osoby, z którymi są po prostu w relacji nie wiem na ile świadomej, bo to często są chłopcy, którzy mają po kilkanaście lat, tak. Ale też się pojawiają po prostu osoby do wynajęcia, eskorci, prostytutki, tak. Ja wiele rozmów przeprowadziłem, dużo informacji dostałem od pewnego masażysty, przez którego ręce przeszło kilkudziesięciu księży i on mi opowiadał, że, że po prostu no, oni się nawzajem sobie po prostu polecają, to jest masaż z finałem tak? I, i, i nie ma z tym żadnego problemu. Opowiadał mi nawet, że byli tacy, którzy na samym końcu dawali mu te święte obrazki i mówił, mówili, że będą się modlić, żeby to się więcej po prostu no, nie powtórzyło. Nie? Czyli są jakieś takie środki, to jest jakiś taki nowy moda, model po prostu takiego tego podziemnego życia. Nie taki, że gdzieś jestem w jakiejś tajemnicy, tylko korzystam z jednorazowych takich sobie po prostu wyskoków yy, no, za pieniądze, bo taki jest w tej chwili rynek. Nie? nie wiem, czy to w twoich czasach było obecne. W moich czasach nie było pewnie takiej dostępności, nie było tylu możliwości, tak jak w innych yy. branżach, że tak powiem. Tak. Yy, natomiast świadcz idzie do przodu, widocznie mhm. więcej, jest więcej możliwości. Mhm. Ja pamiętam tylko taki przypadek zbyt goszczy, gdzie proboszcz trzymał w swoim pokoju przez miesiąc 15 latka chyba mhm. jako swojego krewnego kuzyna, nie wiem, że tam syna kuzyna. No i wszyscy jakoś tak to przyjęli, że to jest krewny proboszcza, który nie wychodzi z jego pokoju przez miesiąc, bo mhm. coś tam. No ale w końcu zakonnica poszła posprzątać mieszkanie, włożyła kasetę VHS i prawie zemdlała, bo tam mhm. był seks gejowski. Mhm. No i od tego się zaczęło ona trochę rabanu, zrobiła. Mhm. Potem ten, 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 ten proboszcz nie płacił jakichś tam składek do kurii i tak dalej, więc mhm. zrobiło się trochę szumu koło niego, więc on wystąpił z tego zgromadzenia i automatycznie biskup bydgoski przyjął go, zrobił go bodajże dyrektorem Caritasu. O! <laughs> więc, e, 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 więc o co tu chodzi? Mm -hmm. e, także e, ja, e, ja, pa, e, ja pamiętam taką sytuację, i, i pewnie więcej było takich zakamuflowanych e, mm -hmm. rzeczy być może, ja nie uczestniczyłem w tym świecie, ja mm -hmm. miałem profesora geja, więc mm -hmm. tylko, tylko taką sytuację przeżyłem, że pod, podpity, nietrzeźwy profesor zaprosił mnie, włączył, mówił usiądź, musisz koniecznie zobaczyć I włączył właśnie kasetę VHS. jest studentem klerykiem Tak, studentem wtedy? byłem wtedy na klerykiem, czwartym to? roku mm -hmm. chyba. Mm -hmm. włączył, włączył płytę VHS właśnie z, z jakiegoś klubu gejowskiego. Ja po prostu mm -hmm. e, z, z, no zdurniałem no, mm -hmm. o co tu chodzi on nie zostań, zostanie jak próbował mnie objąć to ja po prostu wstałem ja, ja wychodzę nie uciekłem po prostu mm -hmm. od niego a potem kolega który jest profesorem w tej chwili na UJ mówi ty to nie byłeś pierwszy tam po latach się zgadaliśmy mówi, ja też tam byłem też próbował Aha. mi pokazywać także yy, ale był to po... znany z tego ja rozumiem ale to też pokazuje taką bezkarność o tym jak trudno było zrobić z tym porządek i taką bezczelność no bo nie mam, tak myślę w ogóle, że jesteśmy w jakimś takim innym czasie, to znaczy, no, taka sytuacja, gdyby się zdarzyła i gdyby to potwierdziło dwie osoby, no to ci powiem jako adwokat, nie? to, że tak powiem, no miałby dużą trudność ten profesor, żeby się jakoś z tego wymiksować, no tak. jeżeli jacyś ludzie z tym pochodzą, bo ten autorytet jest jednak bardzo dużo. Raszku, w książce też jak rozmawiałem z księżmi, oni opowiadali, że ten zawód się jednak pauporyzuje trochę, tak? No w tej chwili. Systemowo z całą pewnością biskupi będą mieli z czego żyć, bo to są jednak najwięksi posiadacze ziem. z tym mówię o decyzjach, no tak. zakonach i tak dalej Ale i tak budynki dalej. Przede, budynki, przede wszystkim w miastach, w centrach miast. W centrach miast oni budują już jakieś tam tawary, wieżowce i, i, i tak dalej. Natomiast tacy szeregowi cięża myślę sobie, proboszczowie no, mają coraz gorzej. Chciałem się ciebie spytać o kontrolę nad finansami po prostu w tej instytucji. Czy w takiej instytucji ktoś coś w ogóle notuje, zapisuje, sprawdza? Jak to w ogóle, krótko mówiąc, działa? Jak to dzisiaj działa? Znaczy ci... działa dzisiaj to tak ci powiem, że na przykład w miejscowości pod Warszawą jest proboszcz, który nie wiem, bierze dwa tysiące, wpisuje gdzieś 500 złotych i tak. A, to, wiesz, to jest normalne. Ma swoje boki na firmach pogrzebowych, bo preferuje jednego grabarza. No pewnie znasz tę historię, oni takie ta, ta, sobie układy. są układy, które działają, i to jest wymiar y, całego naszego kraju. Nie? Ale czy tam ktoś kontroluje? A jeżeli nie ma takiego mechanizmu, to ty myślisz, że to jest przypadek, czy to jest jakaś przemyślana bardziej strategia? Wiesz co, to nie jest przypadek, tylko nawet nie strategia, tylko po prostu tak jest. Mm -hmm. y I myślę sobie, że, że to weszło w krew duchownym. Od, od, nie wiem, od setek lat pewnie tak się dzieje, że, że oni byli jakby poza mm. wszelką kontrolą. Poza no, biegiem, całkowitym. Tutaj niedaleko jest taka miejscowość Leoncin. No mm. i opowiadała mi kobieta, która jest niewierząca i która, mm. która posyłała swoje dziecko do komunii, żeby nie miało potem problemów, problemów w szkole z innymi dziećmi, żeby nie było prześladowane. No i, i, i miała swoją koleżankę, która wynajmowała pomieszczenia gdzieś tam od parafii. No mhm. i ja mówię, ty, ale po co na to robi? Jak ona jest niewierząca, ty jesteś niewierząca, Po co wam w ogóle to? Mówię, no ona powiedziała, że nie może, bo jak zrezygnuje z religii, to proboż jej odbierze te pomieszczenia. Aha. Więc to y, nie będzie miała po prostu z czego żyć, a, a sama wychowuje dziecko. Mhm. Więc to, to ma jakby szersz, szersze takie znaczenie. Po prostu na małej parafii, na, w jakiejś takiej mhm. małej miejscowości, to proboszcz tak naprawdę rządzi. To on rozdaje karty, on decyduje, on ma wpływ mhm. na, nie wiem, na Sołtysa, na, na, na A... kogoś tam. Mhm. I kto, kto go kontroluje? To on kontroluje. Mhm. Nie no. wiem też, mhm. czy instytucje państwowe dzisiaj kontrolują. No nie kontrolują. No. Przykłady samorządów i powiatów, które na przykład akceptują samowolę odbudowaną w ogóle no tak. na cmentarzach niektórych i tak dalej. A powiedz mi, a skąd się bierze taki poczucie odpowiedzialności za Kościół wśród wiernych? Nie? No bo wydawałoby się, że. Yy, Religia no to jest taka szlachetna, jak gdyby dziedzina, tak można by było przypuszczać, w której staramy się być lepsi, w umy jakiejś wartości wyższej no tej wartości nadprzyrodzonej, którą jest Bóg. No i Wydawałoby się, że staramy się pilnować, żeby ta nasza religijność była no jak gdyby przyzwoita, żeby odpowiadała przekazowi jakiemuś temu religijnemu, tak? mhm. temu pierwiastkowi, który spowodował w ogóle to, że religia zrobiła taką dużą karierę, ale tego nie ma. To znaczy działa po prostu autorytet, który wszystko ucina i ludzie są tacy bezmyślni. No bo mówimy o wielu przypadkach, nie? No o tym, że, że nie wiem, są jakieś nadużycia regularne w seminarium, że jakiś ksiądz sobie bierze po prostu chłopaka i go obmacuje, pokazuje mu filmy, bierze sobie go na parafię i no, ja bierze dziecko, bierze dziecko, bierze dziecko i dziecko ludzie na wsi mówią: "No to zawsze tak ale właśnie było." i to wiesz, no to, że tak było, bulwersujemy się i tak dalej. No okej. Okay, Mam nadzieję, że zdradzę ci. Ale co to jest? No. <laughs> Więc co, bo ty mówisz właśnie religia i bardzo słusznie, że dziękuję ci, że nie mówisz, co to jest za chrześcijaństwo, nie, tylko, tylko mówisz oh, religia. Tak. Dlatego, mm. że wszystkie religie są do siebie podobne pod tym mm. względem. A mianowicie jest jakiś schemat działania, jest jakaś liturgia, jest jakiś rytuał. No tak, I łączy, o, tak. jest to rzecz peri periodycznie. Jakaś, ktoś tak, jest to rzecz jakaś umowna, mhm. i chodzi o to, żeby wejść w ten rytuał. Jak mhm. wchodzisz do kościoła w niedzielę, klękasz na bo dzwonki dzwonią, wstajesz się, zrobisz kilka razy znak krzyża, wychodzisz, masz takie poczucie, o, spełniłem obowiązek, takie poczucie, i wracam do normalnego życia, mhm. gdzie y, trzeba czasem ukraść. Czasem trzeba, czasem trzeba przekroczyć prawo w kilku miejscach, trzeba łapówkę dać albo po prostu. I wracasz znowu, składasz ofiary jakieś. to Taką ofiarą może być właśnie pójście na nabożeństwo, to może być pielgrzymka, to, może być, to mogą być pieniądze, świeczka zapalona na ołtarzu. I myślisz, o, okej. Okay. Jestem uniewiniony, jestem usprawiedliwiony, i znowu wracasz. W chrześcijaństwie. To nie byłoby możliwe. Mhm. Dlatego, że w religii to człowiek robi coś dla Boga, żeby zyskać jego przychylność, na przykład, żeby się pozbyć poczucia winy. Mhm. No i dlatego, dlatego w każdej religii to się dzieje. Jak mhm. popatrzysz na buddyzm, hinduizm, islam, judaizm, wszędzie to jest. Mhm. W chrześcijaństwie to Bóg coś robi dla człowieka. Mhm. Jakby Bóg pierwszy wychodzi do człowieka, robi coś dla człowieka, mhm. i człowiek ma w wolny sposób odpowiedzieć mhm. na, to, na, na to, co Bóg robi. I tutaj już nie da się tego zrobić, bo chodzenie do kościoła, chodzenie na nabożeństwo nie ma większego znaczenia. Tak. Chodzi o osobistą relację z Bogiem. A Jeżeli masz osobistą relację z Bogiem, to mm. się nie wytłumaczysz tym, co jest dokoła, i nie powiesz, a bo sąsiad jest taki, proboż jest taki, a, a, a sołtys powiedział: tylko, tylko, tylko masz osobistą odpowiedzialność przed Bogiem, mm. i, i jest napisane mm. w Biblii, co, co jest co. I, I konfrontujesz się bezpośrednio z Bogiem i twoje sumienie. Jeżeli masz w miarę wiesz, ukształtowane sumienie, to nie masz takich wymówek. Nie możesz tego robić. Rozumiem, że chcesz przez to powiedzieć, że to jest taka fasadowość po prostu, że. Ci księża tak naprawdę niewiele od tych ludzi wymagają, a ci ludzie niewiele o tych księży wymagają, mówię o kościele rzymskokatolickim. Wiesz, bo Dokładnie. dla mnie takim... rzeczą, która dała mi do myślenia, jak rozmawiałem z jednym z kurialistów pewnej decyzji, bardzo zresztą sympatyczną gejem, z którym się lubię spotykać, fajne plateczki mi różne tam opowiada, i on mi powiedział bardzo prostą rzecz. Niech... To, jest, to jest cytat z plebanii. Niech księża ciupciają, byle bez rozgłosu. I w tym słowie, w tym zdaniu, zawiera się cała esencja, moim zdaniem, tej takiej fasadowości. Znaczy, my wiemy, że jest tam tona brudu, po prostu, ale z zewnątrz ma być ładnie to wszystko wypolerowane. My udajemy, że to wszystko pięknie pachnie, chociaż nie, nie można wytrzymać przechodząc obok tego miejsca. I wszyscy udajemy po prostu, że jest w porządku. No tak. To przypomina mi się reakcja przełożonego, który dowiedział się, że pewna zakonnica jest w ciąży. Och, jaka była nieostrożna. <grymina> to był cały jego komentarz do tej dramatycznej sytuacji. No wiesz, ja piszę też o zakonnicach, i to jest bulwersujące. W Afryce że się działa, kiedy jeden przełożony zakonny poprosił o zakonnicę i wzbudził poczucie winy u przełożonej zakonnej, mówiąc o tym, że jeżeli ona nie udostępni tym księżom tych zakonnic, to oni będą musieli skorzystać z kobiet miejscowych i być może zarażą się no, tak. tak, tak. e, wirusa. HIV. No po prostu niesłuchane to jest. No i y, mogę dopowiedzieć, że to jest rzeczywiście realna sytuacja i nie pojedyncza. Że, że w Afryce to, y, to stało się też jakimś takim standardem, bo dostęp do, do kobiet, które można kupić e, za parę groszy e, no na każdym rogu ulicy. Ja piszę o tym, że ty opowiadasz o jednym e, Franciszkaninie, który ku, kupił sobie kobietę tam na godzinę tak, tak, za konserwę tak, tak. mięsną w Dokładnie Afryce. Tak. Tak. E, on jest dalej księdzem? On, on mi, e, nie, on powiedział mi, że przyjechał specjalnie chyba z, mhm. z Niemiec, mhm. bo on w Niemczech wylądował, przyjechał, chciał się spotkać, pogadać mhm. i on mówi, nie byłem w stanie już tego znieść, nie byłem mhm. w stanie patrzeć na to. Nie byłem tak rozdarty, że, że powiedziałem dosyć. Wylądował w Niemczech, jak ostatni raz rozmawialiśmy, miał kobietę, która, która go i zaprosiła i, 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 i chciała się o niego zatroszczyć. Mhm. On był w niej zakochany, ona była w nim zakochana na tym etapie, potem się już do mnie nie odezwał. Mam nadzieję, że im się udało. A powiedz jeszcze tak, bo to też jest ciekawe, no... No celibacy jest w takim dużym kursie kolizyjnym z psychologią, z tego co wiemy o człowieku, nie trzeba być jakimś tam wielkim specjalistą, żeby, yy, no, wiedzieć na taką intuicję, że no, nie da się po prostu żyć bez pewnych potrzeb, tak? Być czystym, yy, a jest ten ślub tego yy, tej czystości. Zadaję często moim gościom takie pytanie, yy, no... Po co jest taka duża kontrola nad tą sferą seksualną w kościele rzymsko-katolickim? W kościele, którego serce póki co bije jednak w Europie Zachodniej, w której no, wszyscy mamy, nie wiem, partnerki, partnerów po prostu, gdzie swobodnie rozmawiamy o, 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 no, o seksualności. Tak? Dlaczego to jest tak cały czas mocno przestrzegane? Wiesz co? No to znowu wracamy do, do początku wyjścia. Władza. Aha. Władza. Masz kogoś, komu możesz powiedzieć wolno ci, nie wolno ci. Ja zdecyduję, gdzie będziesz mieszkał, jak się będziesz ubierał, z kim się będziesz spotykał. No a przede wszystkim, to staje się, że historycy Kościoła już to nazwali, a mianowicie masz dzieci. Troszczysz się o dzieci, troszczysz się o żonę. Jeżeli zarabiasz pieniądze, to przede wszystkim inwestujesz w swój dom i swoich najbliższych. Mało tego, nie jesteś tak dyspozycyjny jak, jak człowiek, który nie ma rodziny. Mhm. Więc to, to jest związane z władzą i z pieniędzmi. I sterowalnością. Tego. Dokładnie tak. Mhm. Można, można kim sterować. Natomiast nie sądzę, żeby ktoś brał pod uwagę dobro tego pojedynczego człowieka. A czym się kończy takie zabijanie w sobie tej seksualności? No tego, że chcemy jednak coś posiadać, tak? Mieć coś dla siebie, sprawiać sobie mm. po prostu przyjemność. Da się tak to wysłuchać. Ale ja to nawet nie chodzi o przyjemność, wiesz, chodzi o, o sens. Jakby sens życia, to, co no, mamy nakodowane. Normę. Normę. No, tutaj y, mm. leży Biblia koło mnie, na mm. pierwszej stronie Biblii jest napisane nie, niedobrze. Żeby człowiek był sam, tak? I połączy Aha. się człowiek, mężczyzna i kobieta, tak? Będą, będą Rodziną, mieli tak? rodzinę. Mhm. Mówię o najkrócej, kiedyś przyszedł do mnie właśnie jeszcze wtedy ksiądz, mhm. i mówi: Wiesz co, ale ja się zakochałem. Mhm. Ja mówię ty, gratuluję. On taki, no tak, ale moja, moja dziewczyna, kobieta jest katoliczką i, my, i tak dalej, no i, a ja jestem celibat. Ja wiem ty, ale na, pie, na pierwszej stronie w Księdze Rodza jest napisane właśnie, że, że, to, że to jest ideał, to Natura. jest wzór. Natura jakaś taka. C czyli Ta. mieć, mhm. mieć kogoś, nie, nie samotne życie. Nie... Mhm. I on jakby doznał olśnienia. Oczywiście on to czytał wiele razy, Dzisiaj są małżeństwem, mhm. mają dwójkę dzieci, naprawdę wyglądają dobrze. On pracuje w kościele ewangelicznym, mhm. prowadzi, prwa, pracuje w szkole chrześcijańskiej, ona ma swoją jakąś tam ciekawą pracę. Mają fajnych dwóch chłopaków, jak, jak dobrze pamiętam, aż miło na nich popatrzeć. Jak pierwszy raz ich zobaczyłem, to był kłębek nerwów. Teraz patrzę na fajnych, zadowolonych z życia ludzi. Oczywiście, ja nie chcę powiedzieć e, tym samym, że małżeństwo jest panaceum na wszystkie jakieś ludzkie życiowe problemy, bo tak nie jest prawda, i że może się zdarzyć, że ktoś, kto nie ma partnera, partnerki, nie ma męża, no żony, że, że może przecież żyć, Jasne, jeżeli to jest jego wybór, jeżeli to jest jego decyzja, to, to ma prawo tak żyć i ma prawo dobrze żyć przecież, nie? Mhm. To nie jest tak, że wszyscy muszą żyć w związku, żeby, żeby być szczęśliwym. Ale, ale jakby reguła wynikająca z naszej natury jest właśnie taka. Hmm, to jest niesamowite. Dziękuję ci bardzo, Leszku. Na końcu chciałbym, żebyś, Leszku, powiedział kilka zdań, bo wiem, że i bardzo mi zależy na tym, żebyśmy o tym przypominali. Jeździsz na Ukrainę, tak? Co jakiś czas. Regularnie. regularnie. Byłeś niedawno w szpitalu w Winnicy. Ja pamiętam takie wielkie zainteresowanie Ukrainą, pomocą, zbiórki. Wszyscy, że tak powiem, wielkie serce okazaliśmy Ukraińcom. A sytuacja wbrew pozorom nie poprawiła się, jest coraz bardziej dramatyczna tam. No, raczej tak. Zacznę od, od podziękowań. Jeżeli mhm. będzie, będzie okazja, Ta. to będę dziękował częściej, bo mam powody. Mhm. Dziękuję, bo regularnie jeżdżę na Ukrainę z pomocą humanitarną, mhm. właśnie konkretnie do jednego ze szpitali w Winnicy mhm. do, klinika, do kliniki imienia Pirogowa. Tam kilka innych szpitali też czasem odwiedzam. No. Ale powiem coś, czym podzieliła się Amerykanka, która, która pracuje w różnych miejscach świata w sytuacjach kryzysowych, i mówiła, że w Polsce na granicy na początku wojny przeżyła pierwszy raz w życiu coś takiego. A mianowicie, zwykle przy okazji kataklizmów, kryzysów, jest tak, że tłumy ludzi szturmują granice i próbują się wydostać. I mają z tym problem. Tym razem było tak, że tłum ludzi stał po polskiej stronie i czekał na to, żeby przyjąć Ukraińców. Mm -hmm. I mówi ona, była w szoku, że tak było. Mhm. To był początek. Oczywiście mhm. pomagaliśmy i to było niesamowite. I mhm. rząd, i, i te instytucje państwowe absolutnie nie zdały egzaminów Bili. w tych pierwszych tygodniach. Gdyby nie to mhm. pospolite nasze ruszenie, Ta, tak. gdyby nie ludzie to. Natomiast dzisiaj, po tych dwóch latach, rzeczywiście tak, ludzie są zmęczeni, ludzie mhm. mają swoje problemy. Też, też koszty życia są jakie są i mhm. zauważyłem, że jeżeli jeszcze można zdobyć rzeczy z magazynów do przewiezienia, to bardzo trudno jest o gotówkę mhm. i coraz trudniej jest zdobyć gotówkę, żeby kupić potrzebne rzeczy. Ostatnio mhm. jak jechałem, to mój samochód na odcinku tysiąca kilometrów pomiędzy polską granicą a, a winnicy, mhm. winnicą. To był jedyny samochód z pomocą humanitarną. Ja wiem, mhm. że oczywiście wiele organizacji ciągle pracuje i tak, Ukraina tak. jest duża. To nie chcę powiedzieć, że ja, mhm. że ja byłem jedyny w Ukrainie, absolutnie nie, mhm. ale jeszcze kilka miesięcy temu spotykałem ileś transportów po drodze. Polskich, Ukraińcy z Polski wozili mhm. różne rzeczy. Tym razem, może tak, tak się trafiło, ale to, to jest chyba taki znak czasu. I jest tak, jak powiedziałeś, że w szpitalach no są ranni, ranni ludzie, nie? A mhm. co no teraz zbieracie może, powiedz, że tak powiem, co jest najbardziej takie palące? To... Opatrunki to jest najbardziej potrzebna rzecz. Ja mhm. tam jak, jak zawożę opatrunki żelowe, takie specjalne opatrunki na oparzenia, na głębokie rany, to oni są mhm. przewdzięczni. Opatrunki, środki czystości, środki higieniczne, no i żywność. Wiem, że zawieźliśmy ostatnio, tam dwa miesiące temu, Kilkaset kilogramów konserw mięsnych. Powiedz, może tak krótko, jeżeli ktoś by chciał pomóc, sprawdzić po prostu, to mm -hmm. jak się może skontaktować, gdzie może znaleźć jakąś informację, w jaki sposób może pomóc? Na moim facebooku ogłosiłem zrzutkę. Tym tak. razem zbieram na antydrony, dlatego że spotkałem kobietę, mm -hmm. która pomaga mm -hmm. chłopakom na linii frontu i mówi: Jest tyle dronów, tylu ludzi ginie z powodu dronów rosyjskich, że prosi nas o zakup antydronów. Więc będę kupował teraz, mm -hmm. jeżeli zrzutka. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś się skontaktuje na Messengerze, chętnie porozmawiasz, wyjaśnisz, Jasne, to wszystko oczywiście. można skontrolować. Ja bardzo chciałbym i apelujemy, znamy Leszka i mu ufamy. Bardzo proszę, jeżeli ktoś ma takie możliwości, żeby y, pomógł, bo zrobiliśmy dużo, ale to też jest nasz interes. Y, no, po pierwsze, żeby komuś pomóc i poczuć się z tym może lepiej, a po drugie po to, y, żeby y, po prostu, górsko mówiąc, no, jak żeby jak się jest na miejscu, to naprawdę tak, widać, to robi że potrzebujemy pomagać. Fajnie. Dziękuję ci bardzo, Leszko. Dzięki. Ten program Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.